Dzień dobry, a tym gościem jest przewodniczący Łódzkiej Rady Miejskiej, lider nowoczesnej w regionie łódzki Marcin Gołaszewski. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie przewodniczący, czy to normalne, że prezydent miasta jest nieobecna na tak ważnej sesji absolutoryjnej w mieście? No, ale pan zadając pytanie też już coś sugeruje, pytając normalnej. normalne. Jest to spowodowane pewnymi czynnikami zewnętrznymi i tym, że pani prezydent miała obowiązki, które wynikały z pełnienia funkcji prezydenta, też, ponieważ spotkała się z samorządowcami. No, a poza tym brała udział w spotkaniu, które było dość ważnym spotkaniem. A po drugie nie, no pan chciałem żartuje. zauważyć, pan nie, nie żartuję, panie redaktorze, po prezydent drugie chciałem, chciałem to jest zauważyć. Czy była wyborcza konferencja chciałem... prasowa w Warszawie? Nie, pani prezydent spotkała się z samorządowcami, z którymi też rozmawiała, a też oczywiście odbyła się konferencja prasowa, w której wzięła udział i która dotyczyła też samorządu. Ale ludzie wzięli dzień wolny, tak jak słyszeliśmy tutaj w serwisie informacyjnym, czekali na tę sesję absolutoryjną, czekali, żeby zadawać Pani Prezydent pytania. Pani prezydent w tym czasie w Warszawie brała udział w konferencji politycznej konferencji prasowej związanej z wyborami parlamentarnymi. Dotyczącą samorządu też chcę zauważyć, że samorządowe były panie redaktorze, że y, mieszkańcy nie mieli podanej godziny też oczywiście. To był porządek obrad, który był ułożony i to był jeden z pierwszych punktów, ale pani prezydent zwróciła się z prośbą, o no, przełożenie pan, tego na później. Jeżeli jest sesja absolutorium, to trudno jest mi sobie wyobrazić, panie redaktorze, sytuację, w której debata. na sobie z tego, że debata o, zaczyna się że debata raportem o stanie miasta czy absolutorium odbyłaby się bez obecności pani prezydent. Pani prezydent była obecna w czasie za, zarówno jednej, jak i drugiej debaty, siedziała wiele godzin na sali obrad, przysłuchiwała się e, uwagom e, zarówno mieszkańców, jak i radnych. Mogę przeprosić prezydent. tą panią, która wypowiada się przed chwilą w państwa serwisie, że rzeczywiście, jeżeli nie uniemożliwiło jej to udział, w debacie nad raportem o stanie miasta. To bardzo mi przykro, ale zdecydowana większość mieszkańców, która zgłosiła się do zabrania głosu, ten głos zabrała i były to osoby bardzo różne. No tak, no ale oczywiście mogli opuścić salę obrad, ponieważ było powiedziane, że to będzie się po przerwie a więc po godzinie 16. Dobrze. Czy to, że pani prezydent Hanna Zdanowska jest w sztabie wyborczym Koalicji Obywatelskiej platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, to nie przeszkodzi w kierowaniu i zarządzaniu miastem? Ale oczywiście nie. To, to jest... bardzo odpowiedzialna funkcja. Pani prezydent jest... będzie w tym sztabie. Odpowiadać za rewitalizację, za sprawy społeczne. To jest naturalna konsekwencja tego, co wydarzyło się w Gdańsku na uroczystościach rocznicowych. Ja sam byłem tam obecny jako samorządowiec i wtedy też podpisane zostały te punkty e, samorządowe, które e, samorządcy deklarowali już wtedy, że apelują do wszystkich sił politycznych w Polsce, które e, są gotowe zrealizować te punkty. No, ale to... apel, a obecność w tak, sztabie wyborczym tak, to jest różnica. Jednak, prawda? jednak e, to właśnie Koalicja Obywatelska e, zadeklarowała chęć realizacji tych punktów programowych samorządowych samorządowców i rozumiem, że pani prezydent zajmująca się rewitalizacją, e, samorządem, no, najlepiej znająca się na tych tematach, będzie właśnie tą twarzą, Czy pogodzi która... te dwie funkcje? Ja Prace żad... w sztabie wyborczym i zarządzanie miastem, tak dużym jak Nie mam żadnych wątpliwości, że pani prezydent doskonale z, tutaj w, odnajdzie się w pełnieniu tej nowej funkcji też w sztabie wyborczym e, i uważam, że przecież jej wynik wyborczy w wyborach samorządowych pokazuje jak doskonale e, sprawuje swoją funkcję jako prezydenta ale miasta. nie mamy pretensji o wybory samorządowe. Ja pytam Dokładnie. o teraz są wybory ale, parlamentarne, Tak, prawda? Ale właśnie w tych tematach samorządowych to twarz pani prezydent będzie tutaj pewnego rodzaju marką i jest ona rozpoznawalna przecież w całej Polsce. A czy to oznacza, że pani prezydent będzie też startowała w tych wyborach parlamentarnych? Nie, dlaczego takie założenie? No e, takie są między innymi założenia Grzegorza Skretyny i, i, i platformy obywatelskiej. Pani prezydent wielokrotnie myślę, że wypowiadała się już na ten Temat, że no nie ma takich ambicji teraz, jeżeli chodzi o wybory, ale myślę, że powinien pan rektor spytać panią prezydent, jeżeli ma Pan jakieś wątpliwości. Ale powiem. pan nie ma takich informacji. Ja nie mam takich czy informacji. będzie czy nie będzie, tak? Nie czy ma pan takie informacje, że nie Pani będzie. Prezydent, prezydent wielokrotnie dementowała to już medialnie, więc myślę, że nic się od tego momentu nie zmieniło. No, może się teraz zmieniło, jak została członkiem tak ważnego sztabu wyborczego? Nie sądzę, panie redaktorze. Czy pana nie niepokoi to, że miasto Łódź nie rozmawia w ogóle z rządem na temat organizacji Zielonego Expo? Y no to też jest. Pan już w tym pytaniu znowu założył odpowiedź. Znaczy pan, nie założył założyłem. Pan no, już... Pytam, czy Pan na to no, mnie niepokoi. Ale... Bo przyjechał wicepremier Gliński i powiedział, że no na razie to jest kod w work. On nie ale, wie, panie redaktorze, jak wygląda stary stan i rząd nie popierał. Ja wręcz w tej przeciwnie tej widzę od, od momentu, kiedy zapadła ta decyzja o tym, że w Łodzi może być organizowane to Zielone Expo, e, że ten dialog się odbywał i wydawało mi się, że jest jakiś konsensus pomiędzy rządem a samorządem. Szczególnie, że ten temat e, organizacji no, tak Zielonego. takiego dialogu Expo, okazuje się nie no, jako przewodniczący Rady Miejskiej widziałem, że ten dialog się odbywał i ja miałem wrażenie, że jest to kwestia już jakby zamknięta, dogadana, że to jest tylko kwestia formalności, już omówienie szczegółów. No, okazuje się, że, jest że wicepremier to temat, nic jest nie wie, jak to ma temat, organizacja tego jest tej, tej to temat tak ważny i tak łączący nas jako łodzia i myślę, że pana wicepremiera Glińskiego także, że wspólnie będziemy działali dla dobra miasta i mieszkańców i dla dobra dobrego imienia łodzi, reputacji naszego miasta, jest przecież, żeby takie Zielone Eksport było Szczególnie w kontekście e, wypowiedzi wczoraj pani prezydent na, e, e, na sesji absolutoryjnej, w którym podkreślała ten aspekt ekologiczny. No, właśnie, a więc pytam bo z jednej tą strony podkreślała debatę ten na aspekt, aspekt, a z drugiej strony wicepremier Gliński mówi, że na razie rząd e, nie wyraża poparcia. Dla Łodzi, jeżeli trudno chodzi mi, o organizację. Panie Rektorze, komentować słowa pana wicepremiera. Ja liczę na to, że jeżeli uzyska on więcej informacji, one z pewnością zostaną kompletnie przekazane panu premierowi, no zmieni swoje nastawienie, ponieważ jest to w interesie nas, Łodzi. Czyli liczy pan, że ta współpraca i poparcie ze strony rządu Zielonego Expo będzie, tak? Ale oczywiście. No ja, ja, trudno jest mi sobie wyobrazić inną, inny scenariusz, jak tylko taki, że właśnie rząd i samorząd ramię w ramię będą y, pracowały dla dobra mieszkańców. No, nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że teraz rząd storpeduje tak ważną inwestycję dla miasta. Kiedy pan zostanie członkiem Platformy Obywatelskiej, panie przewodniczący? Nie planuję zostać członkiem Platformy Obywatelskiej. Takie informacje ponieważ... przekazywane były i pojawiały się w. w... Panie, że jestem członkiem Nowoczesnej w jestem, przewodniczącym, jestem przewodniczącym Nowoczesnej Województwie Łódzkim. Tworzymy klub Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miejskiej, tworzymy klub Koalicji Obywatelskiej w Sejmie. Uważam, że jest to najlepsze rozwiązanie teraz na wybory parlamentarne. Pokazujemy się ten scenariusz, który był realizowany w wyborach do samorządu. On się sprawdził doskonale. No, jest reprezentowana by praktycznie we wszystkich samorządach i y, wierzymy na to, że ten potencjał wynikający właśnie z doświadczenia Platformy Obywatelskiej, tej energii młodości, zaangażowania, no, ale liberalnego takie skrzydła takie nowoczesnej. pytania pojawiają się w momencie, kiedy połączyliście swoje kluby. Klub Nowoczesny i Klub Platformy Obywatelskiej w parlamencie. Ale to wielokrotnie było tłumaczone, jak, jak jest, czym było spowodowane to połączenie. I tak jak wspomniałem wcześniej, więc połączenie takie, które będzie nam dawało jednolity przekaz do, do Polaków, że to będzie taka siła połączenia Platformy i Nowoczesnej, też medialnie oczywiście. Czyli nie wybiera się pan do Platformy Obywatelskiej? Nie, nie wybieram się A teraz. miał pan takie propozycje? <laughs> nie, nie miałem takich propozycji. Nie były mi składane, bo wydaje mi się, że partnerzy nasi z Platformy Obywatelskiej doskonale zdają sobie sprawę, że też Nowoczesna istniejąc, jestem przecież przewodniczącym i doskonale realizujemy ten program, który był dla miasta, tutaj w samorządzie i nie widzę potrzeby, żeby coś takiego... Pytam to też w miejsce. kontekście wczorajszego sondażu, który został opublikowany najnowsza Sondażu przed wyborami parlamentarnymi, w którym Nowoczesna ma raptem 3% poparcia? Te sondaże się wahają oczywiście. No, one 3% nie jest satysfakcjonującym, no ale chcę zauważyć, że 3% zarówno ma SLD, 4% PSL. Ja myślę, że to jest. Pozostało jeszcze nam kilka miesięcy bardzo wytężonej pracy. My jesteśmy obecni praktycznie we wszystkich ważnych wydarzeniach w mieście, jak i na płaszczyźnie ogólnopolskiej. Ja sam zawsze przecież reprezentuję tutaj wartości nowoczesne i wierzę w to, że i łodzianie, i polacy są do tych wartości przekonani tych wartości liberalnych. Przewodniczący Łódzkiej Rady Miejskiej, szef struktur wojewódzkich Nowoczesnej w województwie łódzkim Marcin Gołaszewski był dzisiaj gościem radia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.